Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cudownej Dekady. Cóż mogę rzec? Mamy czwartek, prawie 6 rano. Tutaj widzę duchy. Kto to jest? Bronek z Wackiem, tak? Co oni robią? Przecież to ojciec z synem, Wacław, ty ale jesteś głupi. No katastrofa. Tak, 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 plan na dzisiaj, musimy odwiedzić Jasię, dzięki za przypomnienie. Jasiu, jako że obiecałam, że kiedy pojawi się jego potomek, odwiedzimy go, pokażę wam jak mieszka i tak dalej, dlatego dzisiaj weźmiemy część swojej rodziny. O, Bogumił, niedługo ty też masz swoją rodzinę. Weźmiemy część swojej rodziny i pójdziemy ich odwiedzić. Mam nadzieję, że Julia zdąży dzisiaj, bo to będzie tak w sumie rzutem na taśmę na styk. Mamy prezenty dla malutkiego dzieciaczka, jest to motylek i misiu, oraz mamy dla nich inny prezent. Zobaczcie, mamy dla nich zdjęcie. Będą mieć swoje wspólne zdjęcie, powiesimy im na ścianie. Dobrze, Julka, wstawaj. Otwórz i sobie zjedz proszę kurczaka, co tu było w tej lodówce. Za puste miski i talerze. 6, a tu jest 5. Dobra, na razie macie co jeść. Dlatego proszę, no zjedz sobie. Bronek, wynocha od tej lodówki. Ktoś coś zebrał? Ty jakąś nową roślinkę zebrałeś, czy mi się wydaje? Tutaj wszystko nowe, 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 nowe. Dziwne. No ale nic to, dobra, nieważne. Malutka, malutka jest trochę głodna i trochę brudna. Gdzie tak tutaj biegniesz? Rozpal. Anna, ty proszę skorzystaj, a później wykąp Leokadię. Nasza lodzia, wykąpiemy ją, damy jej śniadanie i spadamy, słuchajcie, spadamy, zostawimy kogoś z małą lodzią, może wynajmiemy opiekunkę, co? Tak byłoby chyba najlepiej, żeby tak zrobić, bo nie będę je brała ze sobą oczywiście, a przydałoby się ktoś do opieki nad nią, bo jednak nie zostawimy takiego malutkiego dzieciaczka samego. Chodź tutaj, mój drogi, skorzystaj sobie i również możesz się wykąpać, w sumie czujesz się ok. Wartek, Wartek, ty idziesz za chwilę do szkoły. Kiedy ty miałeś urodziny? Hej, widzieliście? On ma dzisiaj urodziny, stop! Bo zapomnimy, poczekajcie, ja tu coś miałam fajnego w wyposażeniu. Widziałam. Mam nadzieję. Zostało 5, zostało 5. Ej, obydwa są napoczęte. Szkoda. Tak to mielibyśmy już tort gotowy. Julka, czy ty coś robisz? Jesz sobie, patrz, ogląda zdjęcie i wspomina. Anna, ty kąpiesz. Wasiu, co ja mam zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Szybko, szybko, szybko. Nie jedz, proszę. Szybko ugotuj coś. Niech będzie ci to ciasto czekoladowe. Wartek, ty zostajesz dzisiaj w domu, kochany, bo tobie musimy zrobić na szybko jakieś urodziny, żeby nie było, że zapomniany, moi drodzy, bo będzie smutny. Nie chcę, żeby był smutny. Dlatego Julia zrobi szybciutko jakiś tort. Szybko postarzymy naszego Sima i będziemy uciekać. I w takim razie Wartek zostanie dzisiaj z mamą lodzią. To jest starszy brat, więc myślę, że spokojnie da sobie radę. Tym bardziej, że to wiecie, to są czasy, gdzie... Co ci się? Głodna jesteś. To są czasy, gdzie tam się za bardzo tak dziećmi nie przejmowano, więc wiecie. da se radę, oczywiście, że tak. Dobrze, najedzona jest malutka, czy najedzona, czyściutka. Tak jest. Anusia moja. Anusia, posaś tutaj lodzie. Gdzie jesteś? No, ty miałaś co robić? Co ty miałaś robić, moja droga? Zaraz tam sama się znajdziesz i nie zdążę tutaj zrobić z tobą tego, czego chciałam. Chodź tutaj szybko. Tak, wiem, że Wartek ma urodziny, ja to wiem. Chcę zrobić mu te urodziny. Oj, 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 no widzicie. Tak, ma pójść na wagary. A Bogumił jak najbardziej idzie do szkoły. I co, już idą? I idą, dobra. Anka, kochanie, daje jedzenie. Może być na przykład... Daje groszek znowu.
Nie, Ala, nie mam czasu. Alica jest już stara też. No już, już. Tylko żeby, Boże, Julia, tylko nie porwij tego kawałka, proszę. Błagam cię, nie jedz. Nie napoczynaj tego tortu. Nie napoczynaj, błagam. Błagam. Jest, udało się, udało się. Och! Dzięki ci, Boże. Szybko dodaj świeczki urodzinowe, proszę. O, udało się, Wartek, chodź. Spróbuj lukru, to jest dla ciebie torcik. Takie na szybko i po macoszemu tę rodzinę traktowane, ale lepiej tak niż zapomniane, prawda? Tym bardziej, że... Tu dyrektor pewnie dzwoni. Tym bardziej, że ja mam pecha co do tego. Chodź, spróbuj lukru. Najedzona, najedzona, super. Jest! Czy będzie? Czy będzie? Juhu! Ty jesteś schludny. Ciekawy jaki jeszcze... Hej! Tak tylko... A nie, dobra. Czemu tak cechy... Czemu nie ma listy? To nie mogę w takim razie sobie losować. Mógł. Ale bez sensu mi tutaj zrobili. To nie tak miało być. To nie tak. Kim ty będziesz? Kim ty będziesz? Nie wiem. Dobra, będziesz niezdarny. A twoją aspiracją będzie na przykład... Boże, nie wiem. Może fortuna? Bajecznie bogatym. Dobra, to będzie twoja kariera. Jezus, jaki szkaradny! Taka będzie fotka na miniaturkę. Czekajcie, muszę tu zrobić jakąś miniaturę. O! O, o, o! Ideolo, ideolo! Jezus, jaka okropna miniaturka będzie. Dobra, robimy fotę i jedziemy. Pokaż się jeszcze, miałeś... Jezus, ty to jesteś czysty łojciec! Czysty łojciec, ale nie no, poczekaj. Oj, nie jest tak źle, zmienimy ci fryzurę, coś tam ci porobimy, te brwi ci trochę zmienimy na delikatnie grubsze i będzie może trochę lepiej. Dobra, udało się. Mamy nastolatka, już zwarci sława, dlatego niedługo będziemy już wybierać dla niego żonę, ponieważ on będzie miał urodziny za 6 dni. Uhuhu, będzie nowa dekada. Ania, dobrze, wszyscy tutaj się czują w miarę okej. Zabieramy naszą rodzinę i spadamy do Jasia. Jasiu mieszka niedaleko, bo również w Windenburgu. Tam w tej okolicy, gdzie mamy swoją kawiarnię. Właśnie tu mieszka. Tak, tu mieszkają Ratajowie. Proszę bardzo. I kogo bierzemy tutaj z chatki? Idzie Stasiu, idzie Ania jeszcze. Tak, idą we trójkę. Bogusia chciałam jeszcze wziąć, ale on jest w szkole. Dobra, to idziemy we troje. A Wartek zajmie się Leokadią. Okej. Okay. To dojechaliśmy, doszliśmy właściwie. Boże, Julia, w tę zimę, no właśnie, zima nam wróciła, nie wiem, czy zauważyliście. Znów zaczął padać śnieg. Wzięłam specjalnie innych, żeby, wiecie, jakby się Julia przekręciła, żeby ktoś miał urnę wziąć. Ten w piżamie. Pokażę wam na szybko ich domy. Tutaj jest wejście, nie powiększałam ani nic, tu jak jest wejście. Mamy od razu schody do góry, a po lewej stronie mamy malutki salonik. Później mamy... Dalsze drzwi, mają małą jadalnię, a z jadalni przejście do kuchni, taką oto mają kuchnię, a tu jeszcze mają malutką toaletę, taką schowaną w kuchni. Kiedy wchodzimy na piętro, mamy tutaj taki oto korytarz, przejście do łazienki, to jest pokój dzieciątka, a jest tutaj nasza mała Genovefa, to była chyba, tak? To jest pokój dzieciątka, jak widzicie nie ma zbyt dużo niczego, bo nie miałam na to pieniędzy. A tu jest główna sypialnia i tak wygląda oto ich dom, nic szczególnego, ale myślę, że nie mają co narzekać, szczególnie, że dół jest całkiem, myślę, przytulny i okej. Dobrze, jesteśmy tutaj, podejdźcie razem, chodź, przywitaj się z Jasiem, obejmij. O, dostaliśmy zemsta 51, a trenów nie wydaliśmy jeszcze, obejmij również. I zabawny na przykład, opowiedz jakąś śmieszną historię, a babcia jak tylko, oj, babcia nie może się już, babcia idzie przywitać się z małą Genovefą.
Rozmawiaj, tak, Genovefa? Chyba. I nakarmisz od razu, bo nie wiadomo, czy ją karmią. Genovefa? Nie, Bartosz, to... Nie, Bartosz Johnson? To był... Ale trupów. To był Bartosz? Aniela nie żyje. Myślę, że to była Genovefa. A to może gdzie indziej była Genovefa? U kogoś... Genovefę przecież ma Julian. Boże, jaka jestem głupia. Bartosz, tu jest Bartosz. Dobrze, nakarmi małego Bartosza jeszcze, przytuli i pokołysze. A nie ma... Nie ma jego żony, jak ona ma na imię, nie pamiętam. Ach, no i oczywiście mamy dla niego... Mamy dla nich prezent. Powiesimy prezent. Gdzieś w przedpokoju może być na przykład. Albo lepiej tu gdzieś. Pokaż. Mamy dla nich prezenty, prezenty oczywiście. Dobra, niech będzie tutaj. Dodamy jeszcze ramkę. O, zobaczcie, jakie będą mieli piękne zdjęcie. Aha, i zmienimy jeszcze. Wybierz filtr. Sepia. O, cudownie. Mają teraz pamiątkę ze swojego ślubu. I mamy oczywiście jeszcze zabawki dla naszego malutkiego dzieciątka. A tu jest już kotek, a mamy tutaj jeszcze misia. I mamy motylka. Jak będzie troszeczkę starszy, to będzie mogło się pobawić. Okej, mamy dla niego już również prezenty dla małego Bartosza, nie dla Genovefy. Genovefa nie w tej serii. A ty sobie wziąłeś jogurt? A tu pozwolił ci? Dlaczego nieprzyjemna rozmowa? Pochwal go szczerze, poplotkuj coś, ten deseń. W ogóle jeszcze w piżamie tutaj siedzi, a my im przeszkadzamy. Ciekawe, gdzie jest twoja żona. Opowiedz jeszcze jakiś dowcip. Ale oni mieli większy pasek, ale im spadło. Kurde, co tutaj się działo, jak nie zwróciłam uwagi. Zapytaj, jak minął dzień. No pogadajcie trochę, pogadajcie. I zabawne również, opowiedz jeszcze też śmieszną historię. A babcia tutaj zajmuje się swoim wnuczkiem. No to ona tu przyszła po to, żeby poznała swojego wnuka, bo więcej już dzieci nie pozna z tej rodziny raczej. Okej, jak przyjdziesz, to jeszcze pogadaj trochę z synem. Długo tutaj nie będziemy siedzieć, bo nie mamy za bardzo na to czasu, szczerze mówiąc. Wolałbym, żeby ona zmarła w domu. Płacze Bartosz tam do góry. No... Trzeba byłoby mu przewinąć pieluszkę, ale niech ojciec się tym zajmie, od tego tutaj jest. No właśnie, zbliża się do końca swojego długiego życia. Tak, chyba w tym odcinku nastanie ta okropna chwila. Szkoda, bardzo się przyzwyczaiłam do Julii, naprawdę. To jest taka simka, mimo że nie stworzona przeze mnie, to jakoś tak się z nią zżyłam, bardzo ją polubiłam. Anna, gdzie ty? Nie możesz tutaj, nie jesteś u siebie przecież. Zaraz się Yahoo tutaj wygoni, stąd zobaczysz. No, się uparła, idziemy do domu, bo widzę, że tutaj przesadzacie już. Się rządzą, by byli u siebie, a nie są w sumie. No, wróciliśmy do domu, bo trochę przesadzali już z tym rządzeniem się. A czy ty, Anna, masz tą cechę niezwykle przyjazna? Chyba nie. Nie ma, żebyś miała tutaj chyba, nie? No więc lepiej, żebyś tam się nie rządziła. Moja mała Lodzia. Mała Lodzia się bawi klockami. Bardzo dobrze, że się bawi. Warcisław, Boże, jaka twarz. Chodź, zobaczymy cię z bliska w sumie. Tu w ogóle kibel brudny. Chodź, zmień Sima. Ojej, znowu ta jasna skóra. Dlaczego wszyscy mają zawsze tę jasną skórę? By nie mogli mieć jakiejś, nie, o takiej. Czy chociaż takie, trochę inne, a nie wszyscy te najjaśniejszą, już jaśniejszej się nie da. Nie, ta jest chyba jeszcze... Już nie, ta w sumie... Ta jest bledsza, kurde. No nie jest zbyt taki nos garbaty. Tu broda taka wystająca. No nie jesteś zbyt urodziwy, mój drogi. Raczej podobny do ojca, niż do mamy. Ojej, ej, on ma damski głos. Dobra, niech będzie ten w takim razie. Nie może mieć damskiego głosu. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, to za chwilę się widzimy, jak go tutaj trochę pozmieniam. No dobrze, moi drodzy, to wróciłam. Ubrałam go w ten sposób naszego Warcisława i powiem wam, że po zmianie fryzury i brwi, dodaniu mu rzęs, wcale nie wygląda tak szkaradnie, jak wyglądał. Według mnie wygląda nawet całkiem spoko.
No tylko ten odcień skóry. Ubrałam go w ten sposób. Wiem, że nie wygląda jakoś super, ale nie mam w ogóle pomysłów już na ubrania. Nie mam nic nowego, tak naprawdę te ciuchy cały czas się powtarzają, bo te czasy na razie są dość podobne, jeśli chodzi o ubiór męski. Staram się trzymać jakoś tam w miarę klimat, no ale wychodzi jak wychodzi. Ma jeszcze drugi strój taki, wiecie, jakby do pracy, do roboty w ogrodzie i to jest taki... No taki, taki jak widzicie. To jest strój oficjalny, sportowy, cokolwiek, do snu, piżama, imprezowy. Bardzo lubię ten strój, bardzo mi się podoba, jest genialny i pewnie długo, długo będę go jeszcze stosować. I to kompania takie kąpielówki. No, to tyle. Tyle na temat Warcisława. Jedziemy dalej z grą. No i cóż mam teraz z wami porobić? Burdel oczywiście jak 150 w tym domu. Aha, czy ty się roztyłaś troszeczkę, moja droga? Chyba tak, nie chcę, żebyś była gruba. Absolutnie. Chodź tutaj poćwicz ciosy trochę. Stasiu zajmie się swoją córeczką. Ucz za pomocą klocków, o. Możecie trochę się razem pouczyć. To Leocadii się, myślę, bardzo przyda. A czy nie idzie tutaj ci nic? Nie wzrasta? Nie, poruszanie się trochę wzrasta z tego, co widzę, ale czy to na pewno o to chodziło? Czy myślenie nie powinno tutaj się... Ta, tutaj nam wali. No dobrze. Mój drogi Warcisławie, cóż ty byś mógł porobić? Jakie ty masz w ogóle tutaj aspiracje? Zarób 5000 simoleonów. Jak ty masz zarobić, mój drogi? Ty byś do jakiejś roboty musiał iść, co? Chciałbyś gdzieś iść, tylko ja nie wiem, gdzie ja bym go mogła wysłać. Spójrzmy, jakie tu mają prace. Weź dzień wolny, szkoła. Znajdź pracę. Pokaż mi, jakie są tutaj dostępne. Kto tu tak sobie wędruje? Gustav Stanford. Gustav Stanford, to jak ktoś z naszej rodziny. Ale ciekawe kto. Opieku, pracownik sklepu. Myślę, że pracownik fizyczny. To będzie, czy lepiej sklepu, kiedy ty byś pracował wtedy. Od wtorku do soboty, od 18 do 22. Myślę, że lepiej to. Tak, on będzie pracował w jakimś tam sklepie czyimś i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie jakąś historię do tego wymyśleć. Będzie opiekował się sklepem jakiegoś tam znajomego, ponieważ nie chce robić w cukierni swojej babci, bo uważa to za niefajne, jeśli chodzi o faceta. I tam z jakimś sklepem z narzędziami, wiecie, mydło, powidło, te sprawy. Lodzia. Ach, tu jesteś. Myślałam, że coś się stało. Czy ty masz gdzieś nocnik? Wiesz co? Chodź tutaj, ucz ją korzystać z nocniczka. I dobra, starczy na razie nauki. Czas na toaletę. Już skończyłaś? Czujesz się silna, tak? To teraz, moja droga, jeszcze uprawiaj jogging. Musi trochę schudnąć, no bo trochę tyje nam. Tutaj za dużo dobroci i łakoci w tej rodzinie. Hej, tu jest w ogóle tort jeszcze. Myślę, że będzie to dobry tort dla naszego Bogumiła. Dodaj świeczki, to włożymy go do lodówki i będzie miał na jutro. Chociaż myślę, że nie będzie to dla niego zbyt przyjemny czas, bo Julia dzisiaj umiera i to pewnie za chwilę. To jeszcze zdąży posprzątać. Chodź, posprzątaj jeszcze troszeczkę. Powiedz, że nie możesz zostawić syfu w domu, kiedy ty odchodzisz, jeszcze musi posprzątać, typowa baba taka. Nie chcesz iść do toalety? No wiesz co? Już, skorzystaj z nocnika, ale zaraz mi to migiem tam, proszę bardzo, młoda panno. Już, już, dalej. I co, będziesz teraz sprzątasz jeszcze dalej? A, sprząta? Sprząta, jakże. I co Bogumił? Nie masz piątki, prawda? Nie udało mu się szóstki zdobyć, a szkoda. Bardzo się starałam, żeby jednak to było, a no nie, nie udało się. Bardzo, bardzo szkoda. Zabawy ci brakuje, poczytaj sobie coś lepiej. Czytaj sobie coś. Anna tutaj biega cały czas. Run, Anka, run! I co, wracasz do domu, tak? Wszyscy się za nią oglądają, mówią, co ty na wyprawia w ogóle? A, bo ty ostatnio też byłaś brudna, bo ty biegałaś przecież tyle czasu do domu. Tak, do domu, moja droga. A
A ty co? Dzięki, bracie. Byłem u ciebie przecież. A nie, on przecież nie był, przecież to jest jego wuja. No dobra, już. Cofam. Wytrzyj proszę podłogę i wykąp się. Leokadia, ty jesteś troszeczkę... Zaczynasz być głodna, ale to jeszcze nie teraz. Czy babcia ma coś w... tym nie ma nic, żeby ci dać. Staszek, ty też nie masz, żeby jej dać. Nikt nie ma nic w wyposażeniu. I ty, moja droga, jak przyjdziesz, to automatycznie do wanny, proszę bardzo. Bo jesteś po prostu brudna jak świntuzimia. Stachu, z bratem możesz tutaj sobie trochę porozmawiać. Przy okazji. Co to w ogóle za muzyka leci? Julka żegna się z krową. Jest jej krówka. A teraz gdzie idziesz? Tańczyć. No to widzę, że ładnie się szykujesz na śmierć. Chodź tutaj pogadaj ze swoim synem trochę. Żartuj o politykach. Dobra, Anna się kąpie. I w końcu będziesz mogła chyba sobie coś zjeść. Możesz zrobić... Czemu umieść w świecie? Weź porcję sobie. Weź proszę jedzenie dla Lodzi. Może być kanapka z serem. A co tak się tutaj... Okej, mamy jedzonko. Anna cały czas się kąpie. Bardzo, bardzo długo tam się plechtała w tej wannie. No i co? I nic? Dalej, bierz sobie coś do jedzenia. Czas na jedzonko! Ona jest taka śliczna dziewczynka, taka nasza. Już tak dawno nie mieliśmy te ząbki w ogóle. Już tak dawno nie mieliśmy żadnej dziewczynki w rodzinie, która by nam się urodziła samoistnie, bez żadnej pomocy i wspomagaczy. Ktoś tu śmierdzi. Czy ty, Bogumił, śmierdzisz? Śmierdzisz. Chodź. Wykąp się, proszę. Myślę, że w następnym tygodniu zrobimy sobie... W następnym tygodniu... Dzięki, Jasiek. Myślę, że... Nie mogę się wysłowić, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Myślę, że w następnym odcinku stworzę jakąś żonę dla Bogumiła. Wiem, że to tak godzinnie wygląda, nie mieli dziewczyny i nagle żonę i w ogóle i bla, 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 ale ja nie mam czasu na to, żeby jeszcze im szukać dziewczyny. Postaram się coś zadziałać w tej kwestii, ale nie wiem, czy mi się uda. Na przykład, żeby z Warcisławem, żeby mu jakąś dziewczynę poszukać, chociaż Warcisław nie, następne pokolenie będzie z dziewczyną, więc wtedy coś stworzymy, kilka dziewczyn i sobie wybierzemy, ewentualnie jeszcze będą jako nastolatkowie, to będzie potomek Warcisława. Czyli pokolenie chyba numer 6, bo on jest teraz piąty z kolei. Ale ten czas leci. Hej, ona tutaj cały czas siedzi. Matka, gdzie ty jesteś? Matka, proszę czytać do snu. Już wielki czas, żeby ona się położyła i poszła spać. Julia, czy ty się na razie nie wybierasz o tamten świat? Chyba jeszcze nie, chociaż tak tutaj miga i kusi i nie kusi i nie wiadomo co. Bogumił jutro będzie miał urodziny jeszcze, więc myślę, że ja tutaj zrobię sobie cięcie i zobaczymy się w momencie, w którym coś się będzie działo po prostu. I tyle. Patrzcie tylko, co zobaczyłam. Adam jest stary, należy do klubu arystokraci. Ojejku, co to w ogóle, że jest taki klub arystokraci? Nawet nie wiedziałam, ale on jest snobem, więc może to jakiś klub zamknięty, nie wiem. Sobie tutaj patrzę na znajomych, tak to... O, patrzcie, Bartosz jest małym dzieckiem, dopiero co był w kołysce. Ale fajny blondynek tutaj po naszemu, z naszej rodziny. Nie, przy matce ma blondynkę. To raczej po mamie jest taki blondynek, ale śmieszny, fajny. Zobaczcie. Julia umiera. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie... Nie, nie wstawać, proszę, bo będziecie smutni. Nie wstawać, bo będziecie smutni, proszę. Aha, bo tu się Mroczny pojawił w tym pokoju akurat. Taką jeszcze piżamę założyłaś. Chodź, tutaj ci zrobię zdjęcie. Hej, bo oni tam powstawali! Nie! Masz nie być świadkiem śmierci, bo będziesz smutny. Ty masz nie być smutny. Do spania. Nikt nie zauważył, zmarła we śnie. Proszę bardzo, do spania.
Jestem okrutna, ale taka jest prawda. Nie chcę, żeby byli smutni później przez 2 dni, bo 2 dni sejmowe w naszym życiu to bardzo cenne dni. Nie chcę, żeby byli smutni, naprawdę nie chcę. Chodź dalej, mroczny, kurde, bo się ociągasz. Bardzo mi jest przykro, że Julia odchodzi. Była z nami długo, myślę, że była zadowolona z życia, jakie jej urządziliśmy. Miała dom, miała kochającego męża, fajne dzieci. Ten najmłodszy jeszcze jest nastolatkiem, będzie miał dopiero urodziny na młodego dorosłego. No ale cóż zrobić, taka kolej rzeczy znów. Zawsze mówię to samo, ale zawsze mi to samo tylko przychodzi do głowy. Bo ja tutaj zmarła we śnie, już nie cierpiała. Tu już jej wychodzą na dzień dobry, na powitanie. I nie ma naszej Julii. Julia rataj zmarła. Dobrze, że nikt tego nie widział, bo będą zadowoleni przynajmniej z tego. Jezu, jakie to okrutne. Tak, ona będzie tutaj oczywiście w tę stronę na grobek. Hej, a czemu to jest tak krzywo? Przepraszam bardzo. Moment, moment, moment. Tak nie może być. Ach, bo już wiem, czemu było krzywo, bo przecież ona tutaj wlazła. I tu chciałabym... Chociaż nie, jak to jest tu i tu. A ta ławka tutaj nie jest nam za bardzo potrzebna. Na razie ją sprzedamy. Dobra, dobra. Aha, bo to jest też tutaj nawiedzony. Oddawać to proszę. I dajemy jeszcze po jakimś zniczu jedna i druga strona. Dobra, niech na razie będzie tak. Marian i Julia. To trzecie pokolenie nam całe wymarło już tutaj, jeśli chodzi o naszą gałąź rodziny. Szósty nagrobek do kolekcji. A w rodzinie jak gdyby nigdy nic. Mroczny przyszedł, poszedł, nikt nie zauważył w ogóle. No nie, no wnuczek zauważył, ale akurat myślał, że coś mu się zdawało i poszedł sobie. Spać dalej. Co za rodzina. Dobra, słuchajcie, widzimy się rano i zrobimy sobie urodziny Bogumiła. I na tym zakończymy. Zobaczcie, nawet całkiem podobnie, nie? Jak śpią. Poszedł jak zwykle mroczny do krowy. Najlepsza koleżanka chyba tego mrocznego to nasza krówka jest, bo zawsze się z nią bawi. Jak tylko przychodzi, to później zawsze idzie do tej krowy. Od tylu pokoleń już. Se, i tak jest smutna. No jak? No wej, no, ale mnie zrobili po prostu w bambuko. Nie rycz, tylko już do spania, kurde, będą mnie wkurzać. Teraz jestem zła, szczerze mówiąc. Bo chciałam właśnie, żeby nie byli smutni. Oni tak będą w żałobie, oni będą w żałobie. Przecież nie byłeś świadkiem śmierci, o co ci chodzi. Nie widziałeś tego, nie zauważyłeś. Jezu, jestem taka okrutna. No dobra, dobra, rano się widzimy. Mamy prawie 6 rano. Nasza rodzina jednak jest smutna, oprócz Warcisława, który w ogóle się tym nie przejął. A reszta oczywiście w żałobie. Wszyscy po kolei, nawet z małą Lodzią, chociaż nie wiem, czy ona akurat zdaje sobie sprawę z tego, co się stało. Myślę, że nie. A mimo wszystko jest bardzo smutna, bo jest w żałobie. Czy takie małe dzieci nie wiedzą, co to żałoba. Tak, Bogumił ma urodziny, dlatego zrobimy sobie je... teraz. A co tam? A co tam? Chodź, mój drogi, tort i zdmuchnij świeczki. A reszta, proszę, impreza. Tak, ja wiem, jak to wygląda. Impreza, tutaj żałoba, śmierć, a tutaj imprezy. Ale nic tutaj mi się nie stanie. Wszyscy niech się cieszą, bo jednak to jest jakieś święto. Może w smutniejszych okolicznościach, ale mimo wszystko jakieś święto, jakaś radość. Dobra, Bogumił zmienił grupę wiekową. Dlaczego tu nie masz żadnego... Przecież powinieneś mieć, prawda? Możesz mieć na przykład głupka. I tu będziesz miał coś z rybami związane. Natura. Wybitny wędkarz, proszę bardzo. Tak trochę niemrawo im to wychodzi, ale dodaj świeczki i zobaczymy, jak na długo, czy na długo starczy nam ten tort, niech będzie w lodówce. Co to za talerz tutaj jest? Dobrze, moi drodzy, tym pozytywno-negatywnym akcentem
Kończę dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!